Cześć. Dzisiaj zaczynamy robić porządki. Zaczynamy od różowego pokoju. W ostatnim odcinku, który nagrałem 50 sekund temu, opowiedziałem wam trochę o domu. Dzisiaj zaczniemy go sprzątać. Pożyczyłem od mojego dziadka odkurzacz, taki duży, ponieważ mój sprzęt jest w warsztacie. Śmieszne jest to, że jak wchodzę do różowego pokoju, to robię się cały różowy. Jeszcze mam różową koszulę, a jak wchodzę tu, wyglądam normalnie. Dobra, poprzenoszę wszystkie swoje rzeczy z tego pomieszczenia. To moje. Zacznę tu odkurzać. Pozbywamy się wszystkiego po poprzednich właścicielach, bo chcemy zacząć od nowa. Sprzedam telewizor. Ale się wystraszyłem. Myszy pozbędziemy się za chwilę. Wszystko mniej więcej już są zabrane, więc przyjeżdżam z odkurzaczem. Panie, chwila. Zasłonki i karnisze. Nie wiem po co mi to. Zdejmę te wszystkie firanki i wyrzucę to i idę po odkurzacz. Od razu lepiej, jaśniej, czyściej, a dopiero zaczynam. Odkurzacz świetnej firmy, a nie jest to sponsorowane, ale jeżeli mam być szczery, to naprawdę byłem zawsze bardzo pozytywnie zaskoczony produktami tej firmy, więc jeżeli zastanawiacie się, czy warto, bo jest zbyt tani, żeby mógł być dobry, serio warto. Zaczynamy i lecimy od sufitu, widzę, że tu pęka. No, będzie dramat, ale damy radę. Prędzej czy później wszystko tu zrobimy porządnie. Także zaczynamy. Odkurzone. Ściana. Wygląda dużo lepiej. W ogóle wszystko wygląda dużo lepiej, jak jest tylko czyste. Jeszcze trochę śmieci na ziemi zostało, ale po to właśnie wziąłem worek, który jest na krześle. Zaraz go rozpakujemy, otworzymy i będziemy wyrzucać. Natomiast, żeby nie było, że tutaj same nudne rzeczy są, to chciałem was czegoś nauczyć. Mam nadzieję, że tego nie wiecie. Te odkurzacze takie, ja na nie mówię przemysłowe, trochę mocniejsze, duże worki i no, mój dziadek używa tego do popiołu, ja swojego używam do szlifowania, do różnych takich rzeczy. One mają bardzo fajną funkcję, więc jak widzicie tutaj jest miejsce, gdzie się wkłada rurę, żeby to zasysało, prawda? To tą rurę można też włożyć tutaj. O! Gdzie zazwyczaj, no, odkurzacz to jest tak naprawdę pompa powietrza, tak jakby elektryczna. Działa tak, że jednym miejscem wciąga to powietrze, ale drugim musi je wypchać. I jeśli podłączymy tą rurę tutaj, no wejdź, jedną ręką ciężko, pyk. To teraz jak odpalimy odkurzacz, mamy dmuchawę. I jeśli się zastanawiacie, dobra, po co mi dmuchawa? To jeszcze jedna zarąbista rzecz. Bum. To zakładamy na to i teraz jak odpalimy, będzie dosyć spore ciśnienie. Pokażę wam. I takie coś może się przydać do czyszczenia na przykład kaloryferów. To wszystko możemy wydmuchać tak, żeby było czysto, nie było kurzu. Przez to jak odpalimy i przesadzimy trochę z ogrzewaniem na początku zimy, nie będzie śmierdzieć takim kurzem.
Cały ten kurz wzbije się w powietrze, więc dobrze byłoby mieć drugi odkurzacz, jednym dmuchać do, a drugim wciągać, tak żeby ten kurz jako tako się wciągał. Natomiast w tym przypadku genialne rozwiązanie, więc jeszcze na szybko przedmucham grzejnik i pokój będzie w zasadzie gotowy do oklejania i gotowy do gruntowania. Wracamy do odkurzania. Zrobiłem trochę sypu. I bum! Ponownie czysto. Jeśli się zastanawiacie, jeśli macie mieniscę, to polecam wam taki odkurzacz, ponieważ nie wiem ile ten kosztuje, ale taki w Castoramce kosztuje 150 zł chyba dałem za swój. I działa tak samo. Też ma funkcję dmuchania. Zarąbista rzecz. Dobra, teraz worek na śmieci, gwoździe i wypad z tym wszystkim. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć dupa. Ale chcę powiedzieć, że wiem, że dupy nie urywa. Ale robi robotę, trochę poodkurzać, tak naprawdę pozbyć się pajęczyn, jakichś takich rzeczy i cały dom wygląda zupełnie inaczej. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jakby ktoś go teraz chciał kupić, to by uznał, że ten dom jest w lepszym stanie niż jak ja go oglądałem, z meblami, taki no, zapajęczony i tak dalej. Dom stał jakiś czas, pusty, więc oczywiście nikogo się nie czepiam ani nic takiego, bo wiadomo, że nikt nie będzie przyjeżdżał, malował i robił wszystkiego w domu, w którym nikt nie mieszka i chce się go sprzedać, także spoko, ale jest mega różnica, a wystarczyło posprzątać trochę. Teraz kuchnia. Kuchnia jest najmniejszym pomieszczeniem tutaj chyba. Znaczy, dobra, ta łazienko, wiatrołapo, korytarz jest mniejszy, ale kuchnia jest w miarę mała. Nie ma tutaj dużo tak naprawdę do zrobienia, ale też chcę się pozbyć tego wszystkiego, co tu jest, razem z tą wykładziną. Po pierwsze jest brzydka, nie chcę tego u siebie w domu, nie wiem co jest pod spodem tak naprawdę, więc może okazać się, że jest jeszcze gorzej, ale wolę sobie kupić nową wykładzinę i położyć nową, niż żyć z tą, bo będę po prostu nienawidził wejścia do kuchni za każdym razem. Tak samo będę robić w tym małym pokoju. Też się tego pozbędę, bo jak zrobię łazienkę tutaj, to no tutaj tu będzie najwięcej rzeczy do wywalenia tak naprawdę. Tego wszystkiego trzeba się pozbyć. I to wcale nieostrożnie. Czy wyniosę samą weselkę? Kto jak nie ja. Sprzedam 100 zł. Sprzedam? Nie no dobra, to zapłacę za wieżę. Jak to żyje? Wody nie ma. Ale nie ja. No dobra, ta kanapa była leciutka, więc bez problemu wywalona. Trzeba się teraz pozbyć dywanu ze ściany.
zdaję sobie sprawę, że jest to stary dom. Jest tu parę rzeczy, które zostało przerobione, odnowione i tak dalej. Natomiast no nie jest to jakieś też zrobione parę dni temu, tylko jest to już stare. I też się psuje, jak wiadomo, jak wszystko. Myślę, że jak będą się te odcinki pojawiać, to będziecie mogli ocenić, czy dobrze zrobiłem, że wyniosłem się z wynajmowanego na swoje i z Krakowa na wieś. I to daleko od Krakowa. Więc to nie jest tak, że mieszkam pod Krakowem. Mieszkam w zasadzie pod Częstochową w tej chwili. Czy mieszkam, będę mieszkać. Na razie jestem, mieszkam u mojego taty, dopóki nie będzie tu internetu. Czyli w czwartek. Ale muszę jedno przyznać, będę tu mieć najlepszy internet, jaki w życiu miałem. Pierwszy raz w życiu będę mieć światłowód. Nie miałem go mieszkając w Warszawie, nie miałem go mieszkając w Krakowie, nie miałem go mieszkając w Częstochowie. Nigdzie nie ma światłowodu, ale na wsi 500 mieszkańców. Easy, bez problemu. Dobra, wracam do odkurzenia. Jest tu straszny syf, żałuję, że nie wziąłem maski żadnej. Najgorsze to jest jakaś naprawa. Najgorsze jest tu. Niedobrze. Gdzieś tu jest wyciek. Będziemy go lokalizować. Nie wiem gdzie dokładnie, ale jest źle. Jakby nie przeszkadza mi nic. Nie przeszkadzają mi płytki, nie przeszkadza mi drewno, nie przeszkadza mi nawet beton. Przeszkadza mi to, że to są trzy różne rzeczy naraz w jednym pomieszczeniu. Na różnych poziomach i różnie się zachowują, więc nie wiem co zrobimy. Na pewno będzie trzeba te deski w rogu i się pozbyć, bo to jest zgnite, tam jest pleśń, grzyb. To jest niezdrowe, żeby było w pomieszczeniu, w którym się przebywa, więc na pewno to będzie trzeba się tego pozbyć. Jak się tego pozbędziemy, to zobaczymy co jest w ogóle pod deskami. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś takie, nie filmy, takie jakby filmiki bardziej o zbieraczach. I tam przychodzi, znaczy nawet nie o zbieraczach, o osobach, które sprzątają domy po zbieraczach albo po zmarłych osobach, czy coś takiego. Trochę tak się czuję, jakby tutaj było. Wpadam, wywalam dosłownie wszystko, sprzątam co się da, no i dalej jakby już nie mogę nic zrobić, ale efekty są naprawdę satysfakcjonujące takiego sprzątania, wyrzucania wszystkiego, pozbywania się, co się tylko da, wypadnie. To podoba mi się to. Podoba mi się to i jak oglądałem te filmiki, oni w tych kostiumach zawsze byli, miałem takie, o, to mógłbym robić. Mimo, że jakby nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle płatne, albo czy to jest prestiżowa lub nie praca. Po prostu wydaje mi się, że są takie rzeczy, które fajnie byłoby porobić, po prostu z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to się robi. W taki sposób na przykład pracowałem przez jakiś czas w warsztacie samochodowym. Byłem po prostu ciekawy, jak to jest. Okej, okay, póki co sprawiłem, że to wygląda trochę gorzej, szczerze mówiąc, no nie najlepiej z mojej strony, natomiast trzeba sprawić, żeby wyglądało gorzej, żeby można było budować z tego, co mamy, prawda? Jest to zdecydowanie najgorsze pomieszczenie, ściany pękają, podłoga pęka, wszystko pęka, tak naprawdę nie wiadomo, nie wiemy, zastanawiamy się, czy tego pomieszczenia nie będzie trzeba zburzyć i postawić od nowa. Natomiast jakby może, jeżeli mnie nie znacie, to prowadzę drugi kanał po angielsku o samochodach. Tam naprawiam te samochody i nigdy nie zdarzyło mi się kupić samochodu, który byłby gotowy do jazdy. Tak jakby, dobra, raz w życiu, ale to było zakup samochodu po moim dziadku.
zawsze z którymś coś było nie tak. I to samo jest z tym domem. Pajączek. Wow. Od samego początku wiedziałem, że to nie będzie miejsce, do którego po prostu się wprowadzę i będę mieszkać, tylko będzie tutaj strasznie dużo roboty i jest. Może trochę więcej niż myślałem, ale nic się nie zmienia. Plan jest taki sam. Jesteśmy w tej chwili w takim, nie wiem jak to powiedzieć, że dotarliśmy do miejsca, z którego już w tej chwili wiemy, możemy ocenić dokładnie, co tu się dzieje. I stąd będziemy budować, albo burzyć i budować. Zobaczymy jeszcze. Także nie może być za łatwo, bo nie doceniłbym tego, co mam, czyli własny dom. Cokolwiek się nie będzie działo, po prostu dam radę i odbuduję to, zbuduję to, przebuduję to. Nie wiem jak to nazwać, bo jeszcze nie wiem co się będzie działo, natomiast na pewno się nie poddam i ogarnę to wszystko. Jak wytrwamcie wszyscy, i wy, i ja, znaczy ja na pewno wytrwam, pytanie jak długo to zajmie, ale jeśli wytrwacie ze mną w tej przygodzie, to no nie poznacie tego domu, przynajmniej taką mam nadzieję. Ja nie mogę złapać się, wypuścić komary. Przynajmniej taką mam nadzieję, że nie poznacie tego domu, bo to będzie oznaczało, że zrobiłem dużo dobrej roboty. I więc zachęcam do polubienia i subskrybowania. Mam nadzieję, że słyszycie ptaki. To jest po prostu no, niesamowicie. To tyle na ten odcinek. Wszystko posprzątane. Polubcie i zasubskrybujcie. Dajcie znać, co myślicie. I do następnego. Cześć.